A, muszę się na chwilę schować za samochodem, żeby wam nakręcić drugie spontaniczne wideo, a mianowicie wystarczy na chwilę wyjechać z Polski, żeby się przekonać, jak bardzo polskie myślenie o energetyce jest chore. Mianowicie w Polsce trwa chyba już od 2 tygodni dyskusja o tym, czemu węgiel, jak węgiel, ile tego węgla, komu się należy, czy dać po 3000 zł, czy dać deputat węglowy, kto kogo spróbuje jak oszukać albo przekonać, że jakoś to będzie. I powiem wam, że ta sytuacja energetyczna, którą mamy teraz w Polsce, to jest smutna konsekwencja wielu, wielu, wielu lat zaniedbań i powiem wam, gdzie to najlepiej widzę. A mianowicie najlepiej to widzę w Chorwacji. W Chorwacji spróbuję się wychylić za samochodu. W Chorwacji nic tak nie pomaga jak elektrownie wiatrowe. Nic tak nie pomaga jak elektrownie wiatrowe, które kręcą się, tutaj ta się kręci zaraz obok mojej głowy, ale powiem wam, jestem od tej elektrowni, a no myślę tak, spróbuję pokazać. No myślę jakieś, spróbuję ocenić. No ze 30 metrów. I wiecie co mi tutaj najbardziej przeszkadza? Z jednej strony mam turbinę, z drugiej strony mam samochód z pracującą klimatyzacją. Wiecie co jest głośniejsze? Klimatyzacja mojego samochodu. Klimatyzacja mojego samochodu jest bez narzędzia pomiarowego, bo zostawiłem w Polsce. Myślę spokojnie 2-3 razy głośniejsza. I to jest największy problem w zrozumieniu, czym jest energetyka, dlatego że energetyka już dawno przestała być paliwami kopalnymi. Dlatego że energetyka już dawno przestała opierać się w 100% o paliwa kopalne. Dlatego że energetyka przestała być domeną firm takich typowych monopoli typu PGE, Tauron czy Enea. To oznacza też śmierć dla podmiotów takich jak Pegnik czy Orlen. To wszystko się wydarzy w skali naszego życia, a widać to najlepiej w krajach, które nie są drajwowane politycznymi ciągotami, na przykład żeby zabić elektrownie, żeby spowolnić rozwój fotowoltaiki, żeby zatrzymać w ogóle opłacalność biomasy czy biogazu. Powiem wam, że krótka wyprawa poza Polskę wszystkim wam powinna unaocznić jedną rzecz. Jesteśmy w Polsce w średniowieczu energetycznym. Jeżeli ktokolwiek wam opowiada o tym, że dba o bezpieczeństwo, typu, nie wiem, Piotr Naimski, pierwszy hamulcowy Rzeczypospolitej, typu, trudno w to uwierzyć, ale niejaki Obajtek też będzie osobą, która będzie hamowała rozwój energetyki, bo to nie chodzi już o energetykę obywatelską. Srał pies to. Ci z was, którzy mają tą świadomość, będą mieli swoje własne źródła energii, czy samochody, widać? Widać, czy samochody elektryczne. Powiem wam, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że najwięcej z was, największą cenę zapłacą nie ludzie tacy jak ja, którzy sobie gdzieś tam poradzą, czy będą w stanie pozachwycać się energetyką wiatrową, czy może się schować, bo pewnie wiatr skiluje mi to całe nagranie. Powiem wam, że największym problemem będą mieli ludzie, którzy dzisiaj nie potrafią się bronić przed wzrostami cen nośników paliw. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne kraju, gadają bzdury, po prostu pieprzą bez pojęcia. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji, w której Polska jest w rękach ludzi, którzy, by utrzymać władzę, są w stanie wam opowiedzieć dowolny bullshit, ale to po prostu dowolny bullshit. Powiem wam, pojedźcie sobie gdzieś na wakacje poza Polskę. To nie musi być odległa Chorwacja. Pojedźcie sobie na Słowację, pojedźcie sobie do Niemiec. Powiem wam, że nawet gdyby nie było wojny na Ukrainie, to już w Ukrainie byście zobaczyli, jak wygląda rozwój energetyki odnawialnej. Bo to nie chodzi o obywatelskie podejście, czy energetyka taka czy inna jest fajna, czy ona jest, czy ona służy obywatelom. Pomyślcie o tym w ten sposób, że energetyka, która jest za moimi plecami, spróbuję jeszcze raz. Energetyka, która jest za moimi plecami, to energetyka, która daje wam wszystkim bezpieczeństwo, daje wam też niskie ceny i na koniec, o czym się przekonacie już niebawem, myślę w październiku, w listopadzie, to nie tylko nie hałasuje, to także nie emituje smogu. Ten smog zobaczycie w swoich miejscowościach małych czy dużych. Ja jako mieszkaniec pod Warszawy wiem, o czym mówię. To już jest kwestia tylko i wyłącznie miesięcy. Sami zobaczycie. Do zobaczenia.